Tomasz Janusz Ulatowski, witam Państwa na kanale Paferę. Thomas Jefferson, trzeci prezydent USA, pozostawił światu m.in. takie oto niesłychanie ważne spostrzeżenie i zarazem przestroga. Kiedy rząd boi się ludu, jest to ustrój wolności. Kiedy lud boi się rządu, jest to ustrój tyranii. Zatem jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych wyraźnie nakreślił nam dwie możliwości. Albo możesz żyć w państwie, gdzie władza się z tobą liczy, gdzie będziesz mieć możliwość stanowienia o sobie, swobodę działania i tworzenia, wpływania na zachowanie rządzących, albo jako zwykły obywatel będziesz całe życie się bać i nie mieć zbyt wiele do powiedzenia. Tu nie ma trzeciej drogi, nie ma ziemi niczyjej. W ostatnim czasie kilkakrotnie, bo na kanale Paferę, na kanale Nam Zależy, czy podczas mojego wieczoru autorskiego w warszawskiej księgarni Multibook przy okazji promowania nowej książki Etatyzm i podobne zarazy, zwracałem uwagę słuchaczy na błędne założenie czynione przez większość ludzi, mianowicie, że państwo jako formę organizacji życia społeczeństwa wymyślono dla naszego dobra, żeby rzekomo uczynić nasze życie łatwiejszym, wygodniejszym, bezpieczniejszym, że państwo się nami opiekuje. Tak myślimy, bo tak nas urobiono, żeby nie nazwać tego bardziej dosadnie. Niestety przeczy temu większość hipotez co do jego genezy, jak też przeczy w ogóle cała historia ludzkości, sprowadzająca się w sumie do jednego wielkiego ciągu zbrojnego podporządkowywania sobie jednych społeczeństw przez drugie. W kolosalnej przewadze państwa pojawiały się jako narzucane przymusem formy zorganizowanej zbiorowej eksploatacji podbijanych ludów i zagarnianych terytoriów. Pisał o tym m.in. Ludwik Gumplowicz w XIX wieku, prezentując swoją teorię podboju i przemocy, jak też Maurycy Rozbart w swoim słynnym eseju z 1972 roku Kapitalizm kontra etatyzm. Istotę działania takiego eksploatacyjnego tworu dla niepoznaki, nazwanego państwem, jego rdzeń, stanowił centralizm, który wraz z monopolem na przymus, zalegalizowany przymus, umożliwiał skuteczny wyzysk poddanych, niczym taka gigantyczna pompa ciągnąca z nich bogactwo. Na przestrzeni wieków jedynie nielicznym narodom udało się tę koncepcję zreorganizować, odchodząc od jej tyranii w kierunku wolności. Przede wszystkim tym narodom, które na jakimś etapie zaczęły działać właśnie tak, jak zaobserwował to Jefferson, którego wniosek przytoczyłem tu na wstępie. Nauczyły się skutecznie wywierać presję na swoich rządzących, trzymać ich pod nią, a przy tym udało im się zbudować system prawa stanowionego, oparty na mocnym fundamencie nienaruszalności praw naturalnych. Prawa do życia, prawa do wolności, prawa do własności. Powtórzę, kiedy rząd boi się ludu, jest to ustrój wolności. Ale kiedy rząd boi się ludu? Kiedy rządzący czują przed nim respekt? Kiedy ten jest wyposażony w odpowiednie atrybuty? Mówiąc wprost, kiedy lud jest dostatecznie uzbrojony, dosłownie i w przenośni. Dosłownie to znaczy wprost, ma broń. Bo na przykład ma zagwarantowany prawnie powszechny dostęp do broni, jak Amerykanie na podstawie drugiej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, albo w Europie Szwajcarzy, gdzie nasycenie kraju bronią w przeliczeniu na obywatela jest najwyższa, mimo to, co ciekawe, najmniejsza liczba przestępstw i wypadków z jej użyciem. A lud uzbrojony w przenośni, na przykład dostatecznie wyposażony w kapitał, społeczeństwo o wysokim stopniu zamożności, łatwo mogące obrócić swoje prywatne zasoby przeciwko rządzącym. To między innymi z tego powodu władza nie lubi pozostawiać w rękach obywateli zbyt wiele środków i prewencyjnie łupi ich podatkami. Ale przede wszystkim ważne jest, by społeczeństwo było wyposażone w faktycznie działające, co bardzo mocno podkreślam, faktycznie działające instrumenty demokracji bezpośredniej, a wśród nich zwłaszcza w prawo weta i referendum obywatelskie skutecznie zobowiązujące władzę centralną do podjęcia oczekiwanych przez społeczeństwo kroków. Można powiedzieć, że od prawie roku, w zasadzie nieprzerwanie, toczyła się w Polsce kampania wyborcza, najpierw w związku z październikowymi wyborami parlamentarnymi, potem w związku z kwietniowymi wyborami samorządowymi, a ostatnio do Parlamentu Europejskiego. Już się ugruntowało, że w takich kampaniach przytłaczająca większość rywalizujących kandydatów i ugrupowań licytuje się jedynie na ochłapy, jakie rzuci swoim wyborcom ze środków publicznych. Inaczej mówiąc, licytują się na to, czym nas kupią za nasze własne pieniądze. Z pewnością nie jestem w mniejszości w swojej ocenie, że zwycięskim politykom jesteśmy potrzebni jedynie ten jeden raz na 4 lata, kiedy potrzebują naszego głosu. Potem to już przeważnie jedynie pozory kontaktów z wyborcami. Bardzo szybko oddzielają się od nas, uważając, że wraz ze zdobytym mandatem otrzymali carte blanche na wszelkie swoje pomysły i działania wobec nas w ciągu najbliższych lat.
Z biegiem dekad, z biegiem kadencji kolejnych rządów, przywykłem już, że znów będę dociążany nowymi daninami i ograniczeniami w imię jakichś racji wyższych, ale niekoniecznie ze mną mających coś wspólnego, co do których decyzje zapadają Bóg wie gdzie, bo raczej chyba nie u nas, co do których trudno mi będzie nawet lepiej je poznać, by zrozumieć chociaż ich ogólny sens. Przy tym często nie zdajemy sobie w porę sprawy, że większość takich tak zwanych nadrzędnych interesów społecznych, w imię których mamy godzić się i w końcu godzimy na coraz to nowe wyrzeczenia, to przeważnie parawany dla czyichś interesów prywatnych i to niejednokrotnie bardzo nikczemnych. O tym dowiadujemy się zwykle po czasie. Nasi politycy, w przewadze idący do władzy po jej smak, karierę, a przede wszystkim po pieniądze, doskonale zdają sobie sprawę z szans, jakie stwarza im centralizm, dlatego nawet nie zająkną się na temat jego ograniczenia. Uwierzyliśmy w demokrację przedstawicielską, a to jedynie demokracja fasadowa. To tylko pozory demokracji, coś, co praktycznie nie działa, przynajmniej nie na naszą, ludzi na dole, korzyść. Tym, co obnaża prawdę, na ile dane państwo nadal pozostaje zgodnie z historycznym prawzorem, tą machiną zorganizowaną dla eksploatacji podbitego społeczeństwa, jest stopień panującego w nim centralizmu. Dla sprawdzenia tego wystarczy poszukać odpowiedzi na dwa kluczowe pytania. Gdzie zapada większość decyzji dotyczących naszego losu oraz kto ma decydujący głos w rozporządzaniu finansami publicznymi? Po prostu kto je trzyma? Góra czy dół? Bogactwo kraju, a także finanse publiczne, czyli to, co pochodzi z podatków, są w zasadzie tworzone tylko i wyłącznie na poziomie gmin, bowiem każdy z nas mieszka w jakiejś gminie, jest w niej zameldowany, najczęściej tam pracuje, w gminie ma zarejestrowaną działalność, tam płaci podatki. Finanse publiczne nie są tworzone w starostwach powiatowych, sejmikach wojewódzkich, w Sejmie czy Senacie. Tam są jedynie rozdysponowywane. W Polsce gminy cały czas oddają najważniejszą część tego, co wypracowują, do góry, bo muszą między innymi cały VAT, przeszło 60% podatku dochodowego, do centrum, w którym o podziale ich owoców pracy zadecydują, jak mówi znany publicysta, starsi i mądrzejsi, akurat ci, którzy stosunkowo najmniej się do ich powstania przyczynili. Gmina, przecież twórczyni tych kapitałów, może w obecnym układzie jedynie z pokorą oczekiwać, że jakaś część z tego do niej powróci i umożliwi dalsze trwanie oraz jako taki rozwój. Niektórzy nasi słuchacze zarzucają nam zbyt częste odniesienia do Szwajcarii. Ale jak nie sięgać po dobre i sprawdzone w praktyce wzorce? I tutaj Szwajcaria także jest wyjątkowa, ponieważ w swojej historii najwyraźniej nie powstała w drodze podboju i przemocy, a raczej w drodze tak zwanej umowy społecznej, czyli dobrowolnego, zbiorowego porozumienia społeczeństwa. Czy w tym konkretnym przykładzie bardziej społeczeństw, kantonów, które w ramach konfederacji chciały uniknąć przymusowego wchłonięcia przez sąsiednie duże monarchie. Szwajcaria w zasadzie jest więc nie tyle państwem, co federacją kantonów odpowiadających bardziej naszym regionom etnicznym niż województwom. Jest przykładem, gdzie skutecznie poradzono sobie z centralizmem. Odwrotnie jak u nas, większość finansów publicznych z zasady i w większości jest tam w dyspozycji tego, kto je wytworzył. 70% w rękach samorządu terytorialnego, kantonów i gmin, a tylko 30% w rękach rządu centralnego, liczącego zaledwie 7 ministrów. Na dodatek ten rząd ma kompetencje ściśle określone w konstytucji, podobnie jak wpływy z konkretnych podatków. Przez to Szwajcaria znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów na świecie o najniższym etatyzmie i biurokracji. W 2022 roku 9. miejsce oraz na 4. w Europie, tylko 32% wydatków rządowych do PKB. W Szwajcarii realizowana jest zasada subsydiarności. Władza szczebla wyższego ingeruje w działania władzy szczebla niższego tylko wtedy, kiedy ta ewidentnie sobie nie radzi. Kantony, co bardzo istotne, mają suwerenność fiskalną, to znaczy nie tylko samodzielnie decydują o wydatkach w swoich budżetach, ale także każdy oddzielnie o tym, jaką przyjmie wysokość stóp podatków, które obowiązują w Szwajcarii. Każdy kanton może mieć je inne. To jest element wewnętrznej konkurencyjności. Kantony rywalizują w ten sposób o podatników i uczą się od siebie coraz lepszych rozwiązań. Jako ciekawostka, podstawowa stawka VAT w Szwajcarii wynosi 7,7%. Państwo ma rokrocznie bardzo wysoki wskaźnik wolności gospodarczej w światowych rankingach The Wall Street Journal i Heritage Foundation. W 2022 roku druga pozycja, ma także wysoki wskaźnik zamożności obywateli w rankingu państw z najwyższym PKB na mieszkańca za 2022 rok. Szwajcaria znalazła się na 4. miejscu przed Katarem, będącym na 5. i Singapurem na 6.
Suwerenność kantonalna ogranicza tyranię w większości oraz chroni prawa i wolność wyboru mieszkańców kantonu, ponieważ decyzje o wydatkach podejmowane są w większości na tym samym poziomie, na którym zostały nałożone podatki. Dzięki temu rozbieżność między podatkową suwerennością a wydatkami jest niewielka. Jeśli pieniądze są wydawane w większości tam, gdzie powstały, są używane najgospodarniej, bo uwzględniają rzeczywiste potrzeby lokalne, a nie wyobrażenie władzy centralnej o nich. Bardzo interesującą i zarazem radykalną koncepcją reformy finansów publicznych dla państwa polskiego od lat lansuje u nas niezależny publicysta Stanisław Michalkiewicz. Warto wspomnieć, że także z wykształcenia prawnik, konstytucjonalista, przez jakiś czas nawet sędzia Trybunału Stanu w latach 90., zwraca on uwagę, że Polska, pomimo zmieniających się ekip rządzących, cały czas tkwi w modelu państwa centralistycznego, gdzie głównym poborcą podatkowym jest rząd, zbierający prawie wszystkie podatki, dzielący je między samorządy terytorialne na zadania zlecone, na których pełną realizację zazwyczaj nie wystarcza, przez co samorządy są ciągle pozadłużane. Propozycja Stanisława Michalkiewicza polega na tym, żeby wyłącznym poborcą podatkowym uczynić gminy, a pośrednie szczeble samorządu terytorialnego, powiaty i sejmiki wojewódzkie, w ogóle zlikwidować. Gmina zatrzymywałaby do swojej dyspozycji wszystkie podatki uiszczane przez podmioty ze swojego terenu, przejmując jednocześnie kompetencje zlikwidowanych szczebli pośrednich. Musiałaby jednak płacić składkę na państwo, którą każdego roku ustalałby parlament. Ta składka oczywiście nie mogłaby być jednakowa w każdym roku z uwagi na dynamiczność sytuacji międzynarodowej. Może wystąpić na przykład ryzyko wojny, do której należy być przygotowany. Decydujący głos w sprawie wysokości takiej składki mieliby senatorowie, którzy byliby wybierani już nie w wyborach powszechnych, lecz przez rady gmin jako pełnomocnicy ich interesów. Zadaniem senatorów byłoby m.in. zapobieganie zapędom władzy centralnej w zawyżaniu daniny od samorządu terytorialnego. Mało skuteczny senator mógłby zostać odwołany wolą gmin ze swojego okręgu wyborczego przed upływem kadencji. Takie rozwiązanie nakazywałoby gminom dbać o rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie, pobudzałoby do wzajemnej rywalizacji między samorządami o nowe podmioty gospodarcze i nowych mieszkańców, co niewątpliwie miałoby wpływ na rozwój i dodatkowe środki dla jego finansowania. W tej chwili to się nie opłaca. Łatwiejsze wydaje się wyrabianie sobie dobrych stosunków w Warszawie. Szwajcarzy od kilku do kilkudziesięciu razy w roku głosują w referendach. Władze pytają obywateli o zdanie na trzech poziomach: ogólnokrajowym, kantonalnym i gminnym. Raz na 3 lata oceniają w ten sposób także gospodarność swojego rządu. Prawo zwołania referendum mają też sami mieszkańcy. Zdaniem Szwajcarów taki system to nie tylko większe zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie problemów, lecz wbrew pozorom także wymierne oszczędności publicznych pieniędzy. Państwo nie ponosi strat w wyniku błędnych decyzji. Wszystkie referenda są bezprogowe, ponieważ wychodzą z założenia absens carens, nieobecny nie ma głosu. Szwajcarzy się tego nauczyli. A jak jest u nas? My, Polacy, jesteśmy społeczeństwem niemal całkowicie rozbrojonym przez rządzących. Zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Dlatego mamy niewielkie możliwości i szanse na zdemontowanie centralizmu. Nie mamy powszechnego dostępu do broni. Rządzący politycy od dawna troszczą się, żeby przeciętny obywatel nie miał także zbyt dużych możliwości samoobrony finansowej. Referenda są sprytnie rozdzielone na ogólnokrajowe i lokalne. W lokalnym możemy najwyżej samoopodatkować się na potrzeby gminy albo próbować odwołać wójta, burmistrza lub prezydenta. Referendum to przeprowadza się z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego lub na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu, 5 uprawnionych do głosowania mieszkańców, 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa. W sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest wiążące dopiero, jeżeli udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. W referendum ogólnokrajowym natomiast w zasadzie możemy wypowiedzieć się tylko tak lub nie na pytania narzucone przez władzę państwową. Nic od siebie. Wyłączność na ogłaszanie takiego referendum mają Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. Owszem, teoretycznie nasi obywatele mogą złożyć wniosek o referendum ogólnokrajowe w jakiejś sprawie, poparty 500 tysiącami podpisów, ale zgodnie z artykułem 63 ustawy o tym typie referendum, marszałek Sejmu może taki wniosek przyjąć lub nie. Przeważnie nie. Referendum jest wiążące dopiero, jeżeli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych do głosowania. W przeciwnym razie ma jedynie charakter opiniodawczy. Oczywiście Konstytucja RP głosi,
Artykuł pierwszy. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Artykuł drugi. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Ale niech sobie głosi. Referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć wydatków i dochodów państwa, w szczególności podatków oraz danin publicznych, obronności państwa, amnestii, a także zmian w konstytucji. W Polsce w ogóle nie ma weta obywatelskiego, które umożliwia maksymalną kontrolę rządu i Sejmu bez ingerowania w jego pracę, aż do zakończenia procesu legislacyjnego. Zmusza do liczenia się z opinią społeczeństwa przy projektowaniu zmian w prawie. Obywatele mogliby zebrać na przykład 200 tysięcy podpisów w 100 dni od przyjęcia ustawy i w ten sposób spowodować jej zawieszenie aż do przeprowadzenia referendum, w którym zostałaby poparta lub odrzucona. W Polsce istnieje wprawdzie możliwość przeprowadzenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Jest ona jednak pod wieloma względami ułomna. Jest w praktyce raczej czymś w rodzaju petycji do polityków, która łatwo może być przez nich zablokowana. Na przykład w pierwszej dekadzie lat 2000 zarejestrowano 100 komitetów na rzecz wprowadzenia nowej ustawy. 35 udało się wnieść jej projekt pod obrady Sejmu, a tylko 8 doprowadzić do uchwalenia. Tą drogą również nie można wnosić zmian do konstytucji. W porównaniu z innymi krajami Europy, 3 miesiące na zebranie podpisów to okres rażąco krótki. Proszę Państwa, teraz kilka słów o ważnej postaci Joela Kotkina, którego warto bliżej poznać, bo wnosi sporo ciekawych spostrzeżeń w poruszonym tutaj temacie. Jeśli Joel Kotkin nie był Państwu wcześniej znany, to od tej pory blog joelkotkin.com powinien znaleźć się w kręgu Waszych zainteresowań, podobnie jak książka tego autora pod tytułem Nadejście neofeudalizmu, ostrzeżenie dla globalnej klasy średniej, powinna stać się obowiązkową lekturą. Kotkin jest błyskotliwym felietonistą amerykańskim, swego czasu prezydenckim konsultantem zajmującym się problematyką przyszłości miast. Pracuje na Uniwersytecie Chapmana oraz jest dyrektorem wykonawczym Urban Reform Institute. To propagator lokalizmu, nurtu wyrosłego na gruncie krytyki masowego traktowania społeczeństwa, nurtu opowiadającego się za zwiększeniem uprawnień samorządów lokalnych w stosunku do władzy centralnej, co zdaniem Kotkina jest konieczne dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa. Lokalizm to sprzeciw wobec scentralizowanego państwa ograniczającego i kontrolującego życie wspólnot lokalnych oraz jednostek ludzkich. Praktycznie wszystkie współczesne państwa w mniejszym lub większym stopniu włączone są w proces nieustającej centralizacji życia swoich społeczeństw i to we wszystkich jego sferach. Władza przy tym jest stopniowo koncentrowana w coraz mniejszej liczbie rąk. Czy koncentracja władzy sprawia, że rząd jest bardziej skuteczny w rozwiązywaniu problemów, czy też mniej? Pyta Kotkin w eseju pod tytułem Przywracanie lokalizmu z 2018 roku. Były sekretarz obrony USA Robert Gates, tutaj nie mylmy z Billem Gatesem, Robert Gates zauważa, że kraj musi powrócić do systemu rządów pozostawionego nam przez ojców założycieli, mówiąc, że ekspansja rządu powinna zostać powstrzymana, kiedy tak wiele z tego, co mamy, działa tak słabo. Władza centralna jest przydatna w takich rzeczach jak prowadzenie wojny, ale bardziej ekspansywny rząd nie poprawił na przykład edukacji ani nie dostrzegł większej liczby biednych studentów uczęszczających na studia. Pół wieku po wprowadzeniu ustawodawstwa wielkiego społeczeństwa, dopowiem Państwu w tym miejscu, że chodzi o pakiet ustaw z lat 60. XX wieku w ramach The Great Society, Wielkie Społeczeństwo, programu realizowanego za prezydentury demokraty Lyndona Johnsona. Pół wieku po wprowadzeniu ustawodawstwa wielkiego społeczeństwa bieda wcale nie jest na niższym poziomie, pisze Kotkin. Lewiatan urósł do rozmiarów ogromnych, ale też poniósł porażkę. Kiedy ojcowie założyciele tworzyli konstytucję, rozumieli potrzebę silnego rządu federalnego, ale byli głęboko świadomi niebezpieczeństw związanych z koncentracją władzy. Kotkin cytuje także znamienne słowa prezydenta Jamesa Madisona, czwartego prezydenta USA. Cytuję. Kumulację władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w tych samych rękach można słusznie uznać za samą definicję tyranii. Madison uważał, że odnosząca sukcesy republika wymagałaby kontroli i równowagi między frakcjami społeczeństwa, aby uniemożliwić im zdobycie zbyt dużej władzy i w końcu obalenie systemu republikańskiego, jak to miało miejsce w starożytnym Rzymie. Healing American Democracy, Going Local. Książka pod takim tytułem, na którą także powołuje się Kotkin, wydana na rynku amerykańskim w 2018 roku autorstwa trzech popularnych demokratów, Morleya Winograda, byłego doradcy Al Gore'a, ankietera Mike'a Hayesa oraz byłego senatora ze stanu Michigan,
Dagarosa również argumentuje za decentralizacją procesu decyzyjnego jako jednym ze sposobów zmniejszenia polaryzacji społeczeństwa i rosnącego rozczarowania reprezentatywnym rządem, jak dzieje się to obecnie w Stanach Zjednoczonych. W ramach podstawowych ograniczeń konstytucyjnych autorzy proponują system preferujący podejmowanie decyzji możliwie najbliżej obywateli, na poziomie samorządowym, z poszanowaniem zróżnicowania lokalnych interesów. Tutaj najszybciej pojawia się konsensus i skuteczne rozwiązania, sugerują autorzy. W małych ośrodkach obywatele także łatwiej mogą zasygnalizować lokalnej władzy swoją wolę, zorganizować się, by wywrzeć na niej presję lub po prostu ją zmienić. Obywatele chcą, żeby władza naprawdę wsłuchiwała się w ich bieżące i różnorodne potrzeby, nie zaś jedynie uśredniała swoje wyobrażenie o nich na podstawie kontaktów z kampanii wyborczej sprzed 4-5 lat. Nie ma większego sensu, poza zachowaniem podstawowych praw konstytucyjnych, forsowanie wspólnej płaszczyzny między na przykład obywatelami Portland w stanie Oregon, a mieszkańcami konserwatywnej wschodniej części tego stanu lub w doprowadzeniu do harmonizacji Kalifornii z Mississippi. Tymczasem tyle z Kotkina, więcej przy innej okazji. Spróbujmy to podsumować. Co możemy zrobić? Jak rozbić centralizm? Jak trzymać rządzących w ryzach, skoro nie mamy żadnej broni? Społeczeństwu pozbawionemu cywilizowanej broni, faktycznie działających instrumentów demokracji bezpośredniej, niestety pozostaje ulica. Dosłownie masowy sprzeciw, strajki, tłumne demonstracje, blokady szos i urzędów, żółte kamizelki jak we Francji, być może uliczne przepychanki, palenie opon samochodów, targanie się po szczękach. Nie wiem, czy rządzący zdają sobie sprawę, co byłoby dla nich łagodniejsze, czy taki sposób komunikowania się ze społeczeństwem. Tylko że wtedy protestujące społeczeństwo musi być uświadomione, czego się domagać, aby kolejny raz nie zmarnować energii. Do tego potrzebuje odpowiednio przygotowanych liderów, może między innymi spośród państwa. Właśnie nad tym my, Pafere, tutaj pracujemy. Tymczasem na dzisiaj to wszystko. Liczę na państwa konstruktywne uwagi i sugestie do poruszonego tematu w zamieszczanych komentarzach, które wykorzystam z pewnością w kolejnych naszych spotkaniach na kanale i nie tylko. Proszę także o udostępnianie naszych nagrań przez państwa na swoich portalach społecznościowych, abyśmy mogli zwiększać liczbę odbiorców. Serdecznie dziękuję za państwa uwagę, poświęcony czas. Do usłyszenia. Thank you.